Mogę nawet zbudować dom! O, to jest pomysł! Wiem, jak dokuczyć temu złemu gościowi w sieci! Spróbuj zdmuchnąć mój dom, dinozaurze! Nigdy ci się to nie uda! I wyślij! Coś odpisał? Wiadomość dla szlamika sama! Akceptuję to wyzwanie! Zdmuchnę twój dom bez problemu! Co? O nie! Co teraz zrobić? Suzy, ratunku! Su, on tu przyjdzie! Kto przyjdzie? O czym ty mówisz? Duży, zły dinozaur! Ktoś mógł go wyzwać do zdmuchnięcia domu! Co powinniśmy zrobić? Wyzwanie? Chodź ze mną! Dobrze! O, rety, Sami, jak udało ci się zjeść tyle lodów? Są pyszne! Mogę mieć problem! No dobrze, użyjemy ich wszystkich! I trochę kleju też! Planuję dziś bardzo ci pomóc! Oto pistolet do kleju! Świetnie, dziękuję! Wiesz, zawsze cieszę się, gdy to słyszę! Razem zbudujemy dom, którego nawet dinozaury nie zdoła zdmuchnąć! Naprawdę? W takim razie muszę przejść w tryb budowy! No, to jest to nastawienie, które mi się podoba! Muszą być mniejsze. Teraz lepiej. Czy to będzie okno? Tak, każdy dom potrzebuje okna, prawda? I tak, oto pierwsza ściana jest gotowa. Dawajcie, panowie, ostrożnie! Sam, czy zapomniałeś, że używamy patyczków po lodach do tworzenia domu? Nie będziemy dzisiaj potrzebować żadnych cegieł. Naprawdę? Myślałam, że żartujesz! Czekaj! Wszystko w porządku? Nigdy nie było lepiej! Na szczęście mam na sobie mój kask ochronny! Na pewno! Teraz na to popatrz! Co teraz zrobię z tymi wszystkimi cegłami? Poczekaj! Mam to! Poczułeś natchnienie, Sami? Na pewno tak, Suzan! Albo to jest wstrząs mózgu! Nie mogę się doczekać, co stworzysz! Teraz patrzcie uważnie, przyjaciele! Ta technika dodaje trochę wytrzymałości ścianom, widzisz? Świetna robota, Su! Ale wiesz, że ja też nie siedzę bezczynnie! Ten dinozaur będzie zszokowany, gdy to zobaczy! Nikt nie zadziera ze szlamikiem samym! Potrzebuję jeszcze jednej ściany. Teraz mam tylko trzy. Czy to oznacza, że też potrzebuję czterech ścian? Hej, nikt nie powiedział, że projektowanie domu jest łatwe. Teraz jeden patyk idzie tutaj, a drugi tutaj. Musimy połączyć te dwie ściany teraz, tak jak te. Su, pomóż mi! Czy ta ścieżka z cegieł jest prawidłowa? Tak, jesteś taki mądry. Wiem! Dobrze, co to ja? Oczywiście! Czas zająć się dachem. Szczyt jest gotowy. Ale przecież nie możemy tak po prostu zostawić tego, prawda? I co ty na to, Sami? Ja na to, że też coś stworzyłem! I co to dokładnie jest? To jest zamek! Spójrz, nawet mam plan! Myślę, że to powinno być na odwrót. O co ci chodzi? A, widzę, gdzie zrobiłem błąd! Dzięki! Nie ma za co! Cieszę się, że mogłam pomóc! Chyba potrzebuję jakichś radykalnych środków! Jeszcze jeden patyczek. Hej, co robisz? Przemeblowanie! I po co? Okej, patyczki do lodów, teraz wasza kolej. Zróbmy z wami coś ciekawego. Młotek to za mało. Potrzebuję czegoś radykalniejszego. Wow, rozbiórka ptaków! Co to jest? Su, znalazłam coś! To może się przydać. Właściwie, Su, myślę, że to jest twoje. O, masz rację, to jest komin. Dzięki za twoją pomoc, Sami. Wciąż mam kilka rzeczy do zrobienia tutaj. Ratunku, niech mi ktoś pomoże! O rany, wszystko w porządku? Tak, to może i jest dino odporny zamek, ale na pewno nie jest samoodporny. To prawda, idziemy dalej. Teraz wszystkie części są gotowe, ale zanim zaczniemy montaż, musimy je pomalować. To będzie arcydzieło, ale muszę się przebrać. Odpowiedni strój jest ważny. Teraz jest okej, gotowy do pracy. Zatem zaczynajmy. Dzisiaj użyję wszystkich moich ulubionych kolorów.
przyświecić ten znaczący moment. O, poczekaj sekundę. Nie spiesz się. Ten żółty kolor przypomina mi słońce na tle jasno-niebieskiego, czystego nieba. A co powiecie na purpurowy? Podoba wam się? Komin będzie czerwony. Hej, to jest dom czy tęcza? Po prostu jestem kreatywna, jeśli nie masz nic przeciwko. Su, udało mi się! Chcesz zobaczyć? Oto i on. O, to wspaniałe, Sami. Kocham to. Dzięki, ale czy rzeczywiście zobaczymy ten dom na żywo? Oczywiście, farba już wyschła, więc jesteśmy gotowi do montażu. Świetnie! Przyjaciele, szybko! Dajcie nam łapkę w górę i subskrybujcie! Zgoda, zaczynamy! Prawie zapomniałaś o tej części, Su! Dzięki za pomoc, co ja bym bez ciebie zrobiła? I ostatnie pociągnięcie. Voilà! Solidny dom gotowy. Jeszcze nie do końca. Wygląda na to, że czegoś nam brakuje. Nie widzisz tego? Spójrz bliżej. O, mówisz o oknach. Mój błąd. Zainstalujmy je. I drzwi też. Ale będę potrzebować twojej pomocy. Zaraz będzie gotowe. Budowniczy sam może zrobić cokolwiek w mgnieniu oka. Aha, teraz rozumiem. Dobrze. Czy pobrałeś wszystkie pomiary? Tak. Czy możemy zacząć pracę? Tak, zróbmy. Gdzie była ta piła? To jest nastawienie. Teraz do malowania znowu. Gdzie są te ramy okienne? Mamy problem. Co jest, Su? Nie mam wystarczającej liczby kawałków. Ci wszystko, czego potrzebujesz. Oto futry na drzwi. Drzwi, mówisz? Pozwól, że ci pomogę. Pokaż mi to. Su, pozwól. O, już to zrobiłaś. Cóż, już mnie nie potrzebujesz. A? Dokładnie. Su, popatrz. Wydaje mi się, że tego potrzebujesz. Dzięki, ale lepiej najpierw to pomalować. I to jest odpowiednie miejsce. Hej, okna na strychu też potrzebują ram okiennych. Masz rację, oto on. Każdy normalny dom ma adres, prawda? Ważne, abyśmy trzymali się rzeczywistości. Wyszło fantastycznie. To wygląda niesamowicie, Sami. O nie, to wielki zły dinozaur. Sam, gdzie jesteś? Wyjdź, jestem tutaj jak obiecałem. Więc to jest twój elegancki dom, to będzie łatwe. Chuchnę, zdmuchnę i będzie po domu. Czekaj, czy to lody na patyku, które czuję? Tak! Hej, czy ten dom jest zrobiony z patyczków po lodach? Naprawdę? Tak, zbudowałem to sam. Wow, uwielbiam lody na patyku, teraz jestem głodny. Cóż, mamy lody w naszej zamrażarce. Ha, taki łasuch. Subskrybujcie nasz kanał.